kolejny Flash, a my znowu o Wiedźminie. Nowe wieści z Wiedźminiego Półświatka. Otóż nadchodzący remake pierwszej części Wiedźmina, jak się okazuje, ma być grą z otwartym światem. O tyle to zaskakujące, że oryginał był grą mocno zamkniętą. Niewykluczone, że twórcy będą musieli zmodyfikować nieco fabułę oryginału i zrobić użytek z immunitetu Geralta, który pozwoliłby mu udać się w dowolne miejsce na każdym etapie przygody. W praktyce jednak przekonamy się nieprędko. Grupa CD Projekt już przy zapowiedzi zadeklarowała, że w remake Wiedźmina zagramy nie wcześniej niż po premierze Wiedźmina 4. Więc może za 3-4 lata. No wonder. I've become a monster. Square Enix pozytywnie zaskoczyło swoich fanów, zapowiadając swego czasu Crisis Core Final Fantasy Reunion, czyli remaster bardzo ciepło przyjętej gry na PSP sprzed 14 lat. Twórcy deklarują jednak, że gra to coś więcej niż tylko remaster. Do sieci właśnie trafił trailer, więc zainteresowani ostateczną fantazją osąd mogą wydać sami. Premiera gry 13 grudnia na PC, konsole stacjonarne i Switcha. Znane z ciepło przyjętej taktycznej strzelanki Squad, studio Offworld Industries postanowiło spróbować sił w gatunku science fiction. Efektem jest kooperacyjna strzelanka Starship Troopers Extermination. Produkcja ma zadebiutować w przyszłym roku w Early Accessie i dać graczom wielkie mapy, w których w grupach, nawet 12-osobowych, będą mogli przejmować różnorakie struktury i odpierać ataki wielkich robali. Gra ma być dostępna tylko na PC-tach. Początek 2023 roku przyniesie debiut interesującej symulacji z elementami survivalu i RPG. Wild West Dynasty, bo tak będzie nazywać się gra, przeniesie graczy do XIX wieku i pozwoli stworzyć osadę na trudnych terenach Dzikiego Zachodu. Przed graczami zakładanie farm, wiele misji skarbów i gorączka złota. Premiera gry przypada na 16 lutego. Valheim jest pierwszą i póki co jedyną grą Iron Gate Studio. Szwedzcy twórcy jednak nie śpią, obmyślając różne koncepcje rozwoju produkcji. Pojawiają się m.in. ciekawe pomysły na spin-offy. Robin Eyre, jeden z autorów ciepło przyjętej gry o Wikingach, podał przykład pomysłu, który ostatnio odrzucili. Miał być to spin-off poświęcony Grey Dwarfom, stworzeniom występującym w Valheim, których celem byłaby walka z Wikingami, w których wcielamy się w oryginalnej grze studia. Co więc można wydedukować? Że prędzej czy później pewnie doczekamy się więcej produkcji osadzonych w tym samym uniwersum. Tyle na dzisiaj, do następnego.